Podcast seryjny. Jakub Demiańczuk, dzień dobry, witam w podcaście seryjnym. Dzisiaj porozmawiamy o serialu Ripley, o niedawnej produkcji, która trafiła na serwis streamingowy Netflixa, adaptacji powieści Patricia Highsmith. W Studiu Polityki jest ze mną Piotr Kofta, krytyk, pisarz i znawca literatury, chociaż jak przyznał się tutaj przed nagraniem, już czytaniem znudzony. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Czy zrobiłem jakieś duże faux pas? Nie, wszystkim to mówię. Natomiast czytając Patricia Highsmith trudno się nudzić i tak naprawdę porozmawiamy dzisiaj nie tylko o Ripleyu, porozmawiamy też o Patricia Highsmith, być może o innych adaptacjach jej prozy, być może również o innych autorkach, po które warto sięgnąć, jeśli polubicie państwo Ripleya. A Ripleya nie trudno polubić, chociaż to jest strasznie wredny typ. I on był tak wymyślony przez Patricia Highsmith, żeby był manipulatorem, kombinatorem, cwaniakiem, zabójcą, seryjnym właściwie, a jednak on budzi naszą sympatię. I w serialu Ripley to zostało doskonale wykorzystane dzięki obsadzeniu w głównej roli Andrew Scotta, aktora, który w tej chwili jest, no myślę, że na szczycie popularności, a ten serial tę popularność ugruntuje. I czy to jest Ripley, którego nienawidzisz i lubisz jednocześnie, czy budzi w tobie jakieś inne emocje? Mówisz o serialu, czy o postaci? Mówię o postaci, na razie w serialu, nie tylko o postaci jako tworze literacko-filmowo-telewizyjnym, bo on miał wiele przecież różnych wcieleń przez te lata, a w przyszłym roku minie, jeśli dobrze liczę, 70. rocznica premiery pierwszej powieści. Tak, 55. rok. Czy ja go lubię? Wiesz, ten serial jest tak zrobiony, że on praktycznie nie schodzi z ekranu. Tam jest to tak ułożone, że dopiero w szóstym odcinku na 8 Andrew Scott znika z ekranu na jakieś 5 minut. A wcześniej przez te realnie 6 godzin jest cały czas. W związku z tym jesteśmy zmuszeni, żeby na niego patrzeć, o ile chcemy oglądać ten serial. I to jest przyjemne, niestety. Albo na szczęście. To znaczy on... jakby to powiedzieć. On musiał sobie tę rolę jakoś opracować na kontrze, że tak powiem, do tego, co było robione wcześniej. Również ona jest opracowana na kontrze do samej książki w jakimś sensie. Bo o ile w serialu układ wszystkich wydarzeń zgadza się dość precyzyjnie z książką, z utalentowanym panem Ripleyem, dość precyzyjnie, bo pewne modyfikacje tam są, o tyle sam rysunek postaci jest jednak trochę inny. I myślę, że ta różnica jest kluczowa. Ta różnica też powoduje, że ta powieść ożywa na tym ekranie jako coś świeżego, niejako Ramota, tak, sprzed 70 lat. Mam powiedzieć, jaka to jest różnica? Możesz powiedzieć, chciałem cię zapytać o tę świeżość właśnie, bo on jednocześnie jest przecież ostentacyjnie wystylizowany, chociażby przez te czarno-białe zdjęcia na coś sprzed lat. Włochy te obdrapane, piękne, brudne Włochy tam wyglądają rzeczywiście jak trochę jakby wyciąć się z filmów, może nie neorealistycznych, ale rzeczywiście z kina włoskiego z lat 50., kiedy ta akcja się toczy. W 60. ona się toczy na początku. No tak, tak, tak. Tak to się zagapiłem się na tę książkę i na poprzednie ekranizacje. Ale rzeczywiście ja też mam to wrażenie, że jest świeży. Tam, to powiem, co mi się rzuciło w oczy najbardziej, to znaczy wydaje mi się, że także poprzez konsekwentne obsadzenie w tej roli Andrew Scotta mocniej jest wyciągnięta na
może nie na pierwszy plan, ale mocniej podkreślona jest jego, tak bym powiedział, seksualna ambiwalencja. To znaczy, że my w powieści tam były, czy w serii w ogóle całej, tam były tylko jakieś takie sugestie, że on może być osobą biseksualną. Albo wręcz... No, motyw pierwszego zabójstwa. Tak. Tak, tak, jakby tak można tak tłumaczyć zasadniczo. Tutaj to jest trochę mocniej podkreślone. To znaczy on jest... Ta jego fascynacja Dickiem Greenleafem, czyli dla państwa, którzy jeszcze nie widzieli serialu i nie czytali książki, podpowiem, że jest to Amerykanin, do którego na prośbę jego ojca jedzie do Włoch Tom Ripley, żeby sprowadzić go z powrotem do Stanów Zjednoczonych. W wykonaniu Andrew Scotta postać Ripleya jest nie tyle ambiwalentna seksualnie, to jest aseksualna. No tak, tak. Po prostu, to znaczy to jest człowiek, który brzydzi się nawet wszelkim dotykiem innej osoby, co jest tam bardzo pięknie pokazane w tym serialu. A on ucieka od kontaktów międzyludzkich i w zasadzie cały ten film, cały ten serial, jak sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, o czym jest, to on jest o tym, żeby uzyskać taki komfort życiowy, żeby wszyscy się od ciebie odpieprzyli. Tak. Ponieważ trzeba pewnie wyjaśnić, jaki tam jest punkt startu. Punkt startu jest taki, że mamy do czynienia z drobnym kombinatorem nowojorskim, który prowadzi dość nędzny żywot, wyłudzając pieniądze na podstawie fałszywych pism urzędowych w sprawie podatków. Ma talent do liczb, nieźle fałszuje podpisy, a sprawnie pisze listy urzędowe. I jest straszliwie sfrustrowany i znękany. Przynajmniej w wersji serialowej. Bo w książce nie jest to takie oczywiste. No, jest dosyć znękany, ale nie aż tak. I ojciec owego Greenleafa zwraca się do niego z prośbą, żeby pojechał do Włoch i sprowadził mu synka z powrotem. A ojciec jest bogatym właścicielem stoczni w Nowym Jorku, a synek we Włoszech żyje za jego pieniądze i nie chce wrócić. I zajmuje się malarstwem, którego, w którym, no powiedzmy, nie jest wybitny. Delikatnie rzecz ujmując. Tak, bardzo delikatnie. I teraz Andrew Scott w roli Ripleya potrafi chyba pokazać tę motywację, o której mówiłem. To znaczy, on dostrzega w tym szansę na to, żeby przestać żyć swoim życiem. Po prostu zacząć żyć życiem, być może kogoś innego, ale nie takim życiem bogacze, jakie sobie wyobrażamy, tak? Czyli obracanie się, tak powiem, w socjecie, kontakty towarzyskie, pływanie jachtami i tak dalej. Tylko wręcz przeciwnie. Tam to jest pokazane w ten sposób, że w momencie, kiedy on pojawia się w tych wszystkich kolejnych rezydencjach, mieszkaniach bogatych, zdobionych malarstwem, to on jest tam sam. Wszystkie najważniejsze sceny w tym filmie odbywają się w samotności. Oczywiście to jest taka samotność, która nigdy nie może być spełniona do końca. To znaczy on ciągle ktoś przeszkadza, no krótko mówiąc. I w zasadzie to jest główny motyw jego postępowania. Uciec. Uciec, opędzić się od ludzi, znaleźć się samemu w spokoju. Tak to widzę. I myślę, że ten film swoim obrazem, dość wyrafinowanym, właśnie taką historię opowiada. Inną niż to było w poprzednich adaptacjach i w zasadzie też inną niż w książce. No, w poszukiwaniu spokoju, ucieczki od ludzi teoretycznie nie ma nic złego, no tylko że Tom Ripley właściwie jest zdolny do wielu rzeczy, żeby osiągnąć swój cel.
dużo spoilować nie będziemy, chociaż w sumie możemy spoilować, najwyżej będziemy ostrzegać przed tym. Wiesz co, to jest tak, że zwróć uwagę na tę kluczową różnicę między książką a tą adaptacją, która polega na tym, że w książce on jednak planuje pewne rzeczy, natomiast na filmie jednak działa w afekcie i rozwiązuje na bieżąco swoje problemy, które się nagle pojawiają. Więc w jakimś sensie jest mniej zły niż w książce, ale zarazem dzięki osobliwej ekspresji aktorskiej jest bardziej zły, bo jest po prostu kompletnym psychopatą. On jest niezdolny do utrzymywania kontaktów z ludźmi, jakichkolwiek zdrowych i normalnych. Ja miałem takie wrażenie, że co do gry Andrew Scotta, on sobie wymyślił, to jest czysta hipoteza, on sobie wymyślił, że będzie cały czas grał, mając ściśnięte pośladki. Tak jakby, rozumiem, jakbyś, nie wiem, próbował utrzymać tyłkiem długopis, tak? Przez cały czas, będąc na planie. On to ma na twarzy, niejako. On jest cały czas spięty. Nie rozluźnia się ani na moment. Nawet w tych sytuacjach, kiedy jest sam, kiedy mógłby teoretycznie się rozluźnić, bo jakby udało mu się już osiągnąć różne cele, mniej lub bardziej przypadkowo, to on się jednak nie rozluźnia. Dlatego, że to jest psychopata i socjopata, tak? Jakby w świecie społecznym dla niego po prostu nie ma miejsca. Jest to film trochę o tym, że osiągnięcie całkowitej wolności jest zarazem zaprzeczeniem tej wolności. Tak? To znaczy, nie da się osiągnąć całkowitej wolności. Po prostu całkowita wolność jest próżnią. No, jest to też temat, który pojawia się w książce, gdzie tak naprawdę Ripley jest w pewnym sensie paranoikiem, przekonanym, że cały czas ktoś na niego poluje i ktoś go śledzi. To jest pierwsze zdanie powieści, że on ogląda się za ramię, bo ktoś go śledzi. Tym kimś okazuje się oczywiście tam ojciec dzikiego Greenleafa, zresztą w serialu sprytnie zamieniony od razu na detektywa, który go odnajduje Ripleya w barze i przekazuje mu zlecenie. Więc jakby on ma to przekonanie, że właściwie cały czas ktoś, policja, rodzina, jego ofiar takich czy innych, czy jego ofiary, ludzie, których oszukał na pieniądze, cały czas jakby siedzą mu na karku. Nawet jeśli to nie jest prawda. Znaczy, ktoś go cały czas szuka oczywiście, natomiast to nie jest tak, że w każdej scenie ktoś go śledzi. Natomiast on jest przekonany, że tak właśnie się dzieje. I to jest też na swój sposób przełożone właśnie na język filmu. To jest to. No, wolność, ta prawdziwa wolność, którą on próbuje osiągnąć, jest jej zaprzeczeniem, ponieważ jej koszt jest gigantyczny. No pytanie oczywiście, w jaki sposób replay powieściowy i replay serialowy tutaj dochodzą do tych... Znaczy, to jest bardzo ciekawe prześledzić to, w jaki sposób te teksty ze sobą grają, ponieważ scenariusz, moim zdaniem, tego serialu jest bardzo przemyślany i bardzo dobrze